To łapiemy ostrość, jedziemy, szkoda czasu, nie? Cześć! Cześć, witajcie, to były rzeczywiście dwa dosyć intensywne tygodnie. Najadłeś się? Adaś pije do tego, że polscy dziennikarze jeżdżą w różne miejsca, żeby się nażreć i napić po prostu. Ja tam się najadłem. Znaczy w przerwach jadłem rzeczywiście. Adam był w Mediolanie, może on zacznie. No dobra, słuchajcie, byłem w Mediolanie na zaproszenie takiej firmy Samsung, pewnie znacie. Samsung tam pokazał dwa telefony. Tak naprawdę premiera to była jedna, bo to był Galaxy A9, ale europejską premierę miał też Galaxy A7 2018. Ten telefon wcześniej był pokazany w Chinach. No, czym się różnią? Jeden ma trzy aparaty z tyłu, drugi ma cztery. Jeden jest na Exynosie, drugi ma Snapdragona 660. Ale to może być różnie, zdaje się, bo oni zazwyczaj... Akurat chyba nie, bo nie mówili nic o Exynosie w tym drugim, ani w jednym przypadku. Ale wiesz, bo oni nie komunikują, na rynku natywnym nie komunikują, że będzie inny procesor. Tak, zgadza się. Bardzo możliwe, że będą również... Może tak być, ale u nas, ja mówię o tym, co jest u nas. Tak? Może tak być, bo wiesz, to w ogóle nie powiedzieli, jakie są procesory. Chociaż nie, w przypadku tego drugiego było na konferencji, ale o A7 to nikt nie wiedział, dopiero sami musieliśmy sprawdzić, że jest Exynosik. Także pewnie będzie tak, jak mówisz, że będą zamieniać. No, tego jednego telefonu niestety nie miałem okazji wypróbować dłużej, tyle co na stoisku mówię o A9. Więc ciężko mi powiedzieć, czy faktycznie ten poczwórny aparat cokolwiek daje, cokolwiek robi. Chociaż powiem wam, dobra, robi coś, bo bawiłem się dłużej A7, zrobiłem sobie fotki w Mediolanie A7 i faktycznie tam nie ma teleobiektywu, który jest w A9 i rzeczywiście tam się może przydać. Nie, teleobiektyw to jest zawsze natomiast ten do rozmywania tła, no powiem szczerze tak, dobra, jeżeli chodzi o cyfrowe rozmywanie, sprawdziłem, działa naprawdę dobrze w A7, ale to jest nadal cyfrowe, więc nie takie dobre jak optyczne. Wiadomo, że optyczne nie zawsze uda się uzyskać, nie w każdych warunkach, bo nie mamy w telefonach przeważnie, poza niektórymi Samsungami, możliwości zmiany przysłony. U mnie to jednak nadal budzi śmiech, dlatego że ono jest zawsze organizowane jakby software'owo, nawet jeżeli jest dodatkowy obiektyw za to odpowiedzialny, to jest dokładnie zawsze obrys robiony przez oprogramowanie. Tak. No bez względu na to, jaki ten obiektyw tam jest, jaki tam ten aparat. Masz całkowitą rację. No i w siódemce działa to dobrze, natomiast no, ja bym po prostu wolał mieć możliwość regulacji, płynnej regulacji przysłony i samemu to zrobić jednym obiektywem. No tak, bo czasem mi się udaje nawet, wiesz co, moim starym Note'em takie coś zrobić. Oczywiście jak są tylko ku temu warunki sposobne, żeby ta przysłona była akurat optymalnie ustawiona względem pozostałych warunków kadru. Też się da. No ale wracając do A7, co ma jeszcze bardzo fajnego? Bardzo fajny ma czytnik linii papilarnych na boku obudowy. Genialnie się tego używa, już w Sony to lubiłem, bo Sony tak miało. W Samsungu jest jeszcze o tyle fajny, że jest taki lekko wcięty ten czytnik. Po prostu mega wygodnie. Ale w Sony też był, on był w zgłębieniu. Tak, ale w Samsungu jest inaczej, wiesz, wyprofilowane. Naprawdę jest jeszcze wygodniej jak w Sony, chociaż w Sony już było bajecznie. O tak powiem. Natomiast kompletnie nie rozumiem, dlaczego w A9 czytnik jest w tradycyjnym miejscu, czyli z tyłu. No bez sensu to trochę zrobili. No i A7 nie ma szybkiego ładowania, co bolało akurat w tamtych warunkach imprezowych. Oczywiście oba telefony będą w testach, więc szerzej wam o jednym i o drugim opowiem. No, z tym, że na A9 będzie trzeba troszkę dłużej poczekać. A9 trochę później, lepiej będzie A7 na pewno recenzowana. Co do reszty, co do specyfikacji, odsyłam na dół do opisu, no bo nie będziemy tutaj przynudzać. Natomiast zdaje mi się, że Samsung, bo to tak ze dwa słowa, słuchaj, zdaje mi się, że Samsung się trochę pospieszył z tą premierą, co czym się zdaje. No musieli się pospieszyć, no bo przecież był za chwilę Huawei, który też mocno fotograficzny, prawda? Za moment Mate, dokładnie. Więc no to powiedz raz o tych Mate'ach, jak już zacząłeś. Powiem o Mate'ach, natomiast tak, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest kwestia tego, że słyszałem również z różnych stron, że jest jakiś problem nadal z oprogramowaniem. Znaczy, że to nie jest finalna wersja oprogramowania w Samsungu, że nadal są pewne pierdoły, które przeszkadzają w użytkowaniu. To jest prawda, czy nie? Powiem ci tak, poczekam, aż dostanę finalny telefon, wtedy będę, bo ja w tej chwili nie mam A7. Adaś próbuje politycznie w tej chwili, czyli rzeczywiście coś politycznie, coś jest. No dali telefony po prostu jeszcze nie z softem tym, który będzie już w sklepach. Druga rzecz, tak, to jest normalne, ja nie mam tutaj, broń Boże, pretensji. Chodzi zawsze mi, tak chodzi jest. Mi jakby o ten pośpiech, chodzi mi o to, że to jest jedna z oznak pośpiechu, że chcieli wcześniej. Musieli zdążyć przed Huawei'em, no i ja się nie dziwię, bo no, przy nakładach, jakie Huawei poniósł na premierę, tak, to no, to umówmy się, tak,
jest się czego bać, bo będą same pozytywne recenzje, nie możemy być inaczej. Jest się czego bać. Jeżeli chodzi z kolei o cztery aparaty, to rzeczywiście większość zdań w branży, słuchajcie, dziennikarzy jest jednak taka, że właściwie są cztery tylko po to, żeby były cztery. Bo tak naprawdę w zupełności wystarczyłyby trzy, ten do rozmywania jest kompletnie niepotrzebny. To jest tylko i wyłącznie chwyt marketingowy. Jestem skłonny się z tym zgodzić. Ponieważ rolę aparatu, który służyłby do rozmywania dodatkowego, mógłby przejąć dowolny obiektyw z tej trójki, która by tam była. Dobra. Pozwolisz, że nie zacznę od Mate'ów. Dlatego, że pierwszą premierą, którą w tym tygodniu, właściwie w zeszłym tygodniu obskoczyłem, bo to była jedna premiera, no słuchajcie. Tak. W tym samym czasie, kiedy Adam był w Mediolanie na premierze Samsungów, ja byłem z kolei w Pradze na premierze nowego Honora 8X. Urządzenie jest bardzo fajniutkie. Jest, jego główną zaletą jest przede wszystkim to, słuchajcie, że jest tańutkie. Dlatego, że ono ma kosztować 1300 zł. O. A ma i porządny wyświetlacz, zdejmę pozwolicie. A ma AMOLED-a? Nie, AMOLED-a nie ma, no bez przesady. To ja dokładam 200 za AMOLED. Mam taki śliczniutki czerwoniutki. No ładny. Taki śliczniutki czerwoniutki. O, rozładował mi się, obawiam się. Nie, no jest tak. Nie, wyłączyłeś go. Tak wygląda. Ma notch, ale to ekran chciałem pokazać, jak wygląda mniej więcej. Pira za oko. Słuchajcie, smartfon jest bardzo fajny. Ma baterię, która mnie wytrzymała jednorazowo 3 dni w związku z tym, przy intensywnym użytkowaniu oczywiście będzie trzymała mniej. Natomiast to bardzo dobrze rokuje. W zestawie takie dostałem, takie dodatkowe, w związku z tym nie będzie się paprał. Taki jeszcze raz ekran pokażę. Zobaczcie, że jest całkiem ładny, nawet jeżeli to nie jest AMOLED, to jest ładny. Jest duży, jest troszeczkę większy od Honora Play. Nie dużo, ale jednak trochę większy. Z tym, że tutaj jest oczywiście inny Kirin, bo tutaj jest 710, którą Honor chciał wypromować, chciał pokazać w jakimkolwiek smartfonie. Jak widzicie, są dwa aparaty z tyłu, tylko że jeden jest rzeczywiście malutki. Tutaj też ten aparat służy właściwie wyłącznie do rozmywania tła. Dobrze to robi, ale szkoda, że nie ma czegoś innego, na przykład teleobiektywu. No ale to jest taka cena, jaka jest. I to, co jest dziwne, słuchajcie, zastosowali jednak mikro USB. I to jest trochę rozczarowujące, bo... W tym A7 też jest mikro. No, najwyraźniej, słuchajcie, zostały im gniazda. W magazynach. Zostały gniazda, które gdzieś trzeba wpakować, w związku z tym wszyscy pakują w gniazda. To, co jest w tym fajne, to jest smartfonik dual simowy. I zrobili genialny ruch, który wydaje się oczywisty, a jednak oczywisty nie jest. Są 3 sloty, czyli są pojedyncze sloty na kartę SIM na kartę microSD. Dobrze, że wspomniałeś, w Samsungach też to jest. Aha. I zapomniałem o tym wspomnieć, a to przecież jedna kurczę z kluczowych zalet, faktycznie. Aha. Jest rzeczywiście dosyć niesamowity. Ja co prawda wolę Playa nadal, bo w Playa mam w tej chwili w testach, użytkuję go właściwie przez cały czas. Mam główny ekran, tylko że ja to już poprzestawiałem troszeczkę ikonki. Macie w dodatku jeszcze odwrotnie. Nie wpakowali jakoś dużo śmieci w oprogramowaniu. Są gry Game Loftu, które w Honor i Huawei chyba też, nie, Honor co najmniej, pakuje rzeczywiście w dosyć gęsto. W oprogramowaniu właściwie nie ma niespodzianek. Jest to, do czego nas przyzwyczai Huawei i w poprzednie smartfony Honora. Natomiast, no mówię, jest bardzo fajny, mnie się bardzo podoba. Polecam go, słuchajcie, zajrzyjcie, jeżeli nie kupujecie u operatora, tylko kupujecie na wolnym rynku. To jest jeden z najtańszych, fajnych smartfonów, które w tej chwili można znaleźć. Natomiast u operatora będzie jeszcze tańszy. Będzie konkurował oczywiście ze swoim jakby smartfonem, który jest obok tej samej marki, czyli właśnie z Honorem Play, który też będzie taniał. Tamten ma troszeczkę lepszy procesor. Tu jest 128 GB RAM-u. Słuchajcie, to jest wersja podstawowa, na polski rynek jest 128 GB RAM. Ja pokazuję ładnie czerwony. Gotują, ładnie. Ja pokazuję taki czerwony. Tego czerwonego w tej chwili jeszcze niestety nie ma. Jest na pewno w kolorze czarnym i jest, zdaje się, niebieski, jeżeli dobrze pamiętam, na polskim rynku. Euro RTV Euro AGD zdaje się go sprzedaje jako pierwsze. Oni mają na moment wyłączność, ale za chwilkę powinien się pojawić chyba wszędzie. Także na razie czerwonego nie dostaniecie, ale są szanse niewielkie. O, tu jest jeszcze jedna fajna rzecz, o której nie wspomniałem. O, zobaczcie, kurde, założyłem ten silikon. Jeżeli chodzi o wzornictwo,
tutaj, o, mam nadzieję, że tak będzie widać, taki fajny pasek, jest różnica między tym panelem z aparatami na długości, a całą resztą, która jest na wysoki połysk. Ja myślałem, to wygląda po prostu, co? Wygląda jakby pękł. Nie, wygląda tak bardzo fajnie, znaczy, wygląda bardzo fajnie, a nie wiem jak na filmie będzie wyglądał, natomiast jest to rzeczywiście dosyć sympatyczna opcja. Wzrokowa tylko i wyłącznie, bo to nic oczywiście. Ale aparat nie wystaje niestety, nie? Aparaty troszeczkę wystają, stąd silikon właśnie dorzucili. No to silikon to zniweluje jak zazwyczaj. Dokładnie, ale jednak wystają rzeczywiście. Nie wystają natomiast aparaty, słuchajcie, w najnowszych Mate'ach 20 Porsche Design. Tam nie wystają aparaty. Aparaty są w środkowym panelu. Są ślicznie zrobione rzeczywiście. I jest to jeden z tych smartfonów, które pobiją rekordy cenowe, dlatego że, o Jezu, cena jest po prostu koszmarna. No. Nie martwcie się, nie będziecie musieli go kupować. Są dwie wersje w tej chwili, czarna i czerwona, z tym, że czerwona będzie prawdopodobnie wyłącznie na rynek chiński. Dziwny to jest dziwne, ruch, natomiast no, tak postanowili, tak to będzie wyglądało. Czerwone to mi się z Ferrari kojarzy, a nie tam z Porsche. No troszeczkę tak, ale wiesz co, germański ja nie wiem, czy jest kurczę, jakiś kolor, który się jednoznacznie z Porsche kojarzy. Żółty? Wiesz co, z Porsche srebrnym, przynajmniej tak ja mam skojarzenie. Nie wiem, może maniacy motoryzacji tu by podpowiedzieli, ale no... Powiem wam tak, nie ma czego żałować, to znaczy nie ma czego żałować, ja nie mam czego żałować, że nie ma, że nie stać mnie na tego smartfona, dlatego że on mi się po prostu nie podoba. Poza tym, no bo to jest właściwie sprzętowo wersja podstawowa, czyli wersja Pro. Nie ma tam właściwie zbyt wiele rzeczy dodatkowych, natomiast jeżeli chodzi o to wzornictwo, no to ono jest takie sobie. To dobrze wygląda na renderach, natomiast w ręce już nie tak fajnie. Ja mam zdjęcia, wrzucę, także zobaczycie. Je jeszcze nie zdążyłem, niestety, dlatego że wyjazd był bardzo intensywny, ale dorzucę do artykułu zdjęcia, będzie można zobaczyć. Natomiast rzeczywiście, jak się okazuje, słuchaj, Huawei w tej chwili wychodzi na pierwsze miejsce. Nic nie poradzę. Ja wiem, że wszyscy będą mówili, że to kasę wpakowali, że kupili dziennikarzy. Ale globalnie rzecz biorąc jest tak, ta konferencja była niezmiernie intensywna, było bardzo dużo urządzeń i bardzo dużo nowych informacji, natomiast no, zalewają rzeczy, które tam rynek, pakowali no, po prostu. Pakują kupę pieniędzy, nie podoba mi się. Wiesz co, ale pakują kupę pieniędzy przede wszystkim w innowacje. To jest tak, że to nie jest puste, nie wiem, pusta konferencja prasowa, gdzie pokazują ci nowe modele, o, będzie tak dużo modeli i cieszę się. Ale to powiedz o tych innowacjach, bo powiem szczerze, tak słuchałem i jakiegoś takiego wała nic mi nie zrobiło, powiem szczerze. To znaczy, no nie. No. Coś musi się niedobrze słuchać. Pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć oczywiście, to jest najnowszy Kirin wykonany w technologii 7 nanometrów. To daje. Do tej pory rzeczywiście w żadnym procesorze nie było tak wielu tranzystorów wpakowanych na tak niewielkiej przestrzeni. Także już samo to daje dodatkowego takiego kopa obliczeniowego. Czyli chłodzenie też musi być fest, nie? Chłodzenie jest fest i chłodzenie jest oparte, słuchajcie, na nanorurce, z tym, że ona ma jeszcze dodatkowo parę. To jest tak, że w górnej części, tam gdzie najbardziej się grzeje, ciepło jest odprowadzane miedzią i jest skierowane w dół, tam gdzie z kolei ma szansę troszeczkę zrobić się bardziej zimna ta rurka i to ciepło jest odprowadzane. Mnie się nie udało do tej pory doprowadzić Pro do jakiejś temperatury wrzenia, ale to chłodzenie jest. Natomiast to co jest charakterystyczne, kiedy na pierwszy rzut oka spojrzycie na ten telefon, to jest wyświetlacz. Do tej pory w Mate'ach nie było takiego wyświetlacza. To jest Pro. To nie jest wersja podstawowa, tylko Pro. Jeżeli zwrócicie uwagę, to jest wyświetlacz bliźniaczo podobny do tego, co proponuje Samsung na przykład w Galaxy S9. I to prawdopodobnie jest wyświetlacz Samsunga. Nie jest to nic dziwnego. Natomiast tył jest zrobiony, o, jak widzicie, we wszystkich przeciekach rzeczywiście mieli rację z tymi trzema aparatami fotograficznymi i te trzy aparaty fotograficzne nie są dla ozdoby. Dlatego, że poza zwykłym, szerokim aparatem, który ma tam kąt w okolicy 90 stopni, jeżeli dobrze pamiętam, jest jeszcze aparat ultra szeroki, który robi świetne po prostu panoramy na dzień dobry, mhm, który robi bardzo fajne,
nie wiem, kojarzycie te zdjęcia zwierzaków, te takie z dużymi mordami, no to jak ustawicie szeroki kąt, to jeżeli złapiecie swojego kota albo psa, to możecie złapić. A jaki on ma kąt? On ma 120 czy tak, więcej? On ma ponad 120 w stopni, jeżeli dobrze pamiętam. No jest oczywiście teleobiektyw, który umożliwia robienie takich zdjęć jak w P20 Pro, czyli z trzykrotnym powiększeniem bezstratnym, z pięciokrotnym hybrydowym, no i oczywiście dalej cyfrowe, dziesięciokrotne, którego jakość też jest niezła, oni pokazywali zdjęcia, ale muszę sam porównać wtedy cokolwiek będę mógł powiedzieć. Jeżeli chodzi o te zwykłe aparaty, widać różnicę w oprogramowaniu pomiędzy tym Mate'em a P20 Pro, dlatego że są troszeczkę inne kolory. Natomiast jeżeli chodzi o jakość zdjęć, wydaje się bardzo podobna. Tutaj jedyna wartość dodana, która względem P20 Pro jest na pewno, tak na 100%, to jest ten szeroki, ultraszeroki obiektyw, który potrafi rzeczywiście robić bardzo ładne zdjęcia. Tam, gdzie do tej pory się nie mieściło Wam coś na zdjęciu, to w tej chwili podejdziecie blisko do budynku i zrobicie cały budynek na przykład, no to, nie ma problemu. Tak patrzę na Twoje zdjęcia, które wrzucałeś, chyba mniej koloruje ta sztuczna inteligencja niż P20. To znaczy, tak to jest mniej landryny sztuczna, daje, nie? Sztuczna inteligencja rzeczywiście jest, bo tam na tym AMOLEDzie się trochę wygubiała z kolorami. Nie? Tutaj jest OLEDowy wyświetlacz. No ta, no, no. I znaczy, wiesz co, oprogramowanie w P20 też troszeczkę zjechało. W tej chwili w P20 Pro to też już jest zjechane. Na dzień dobry masz na przykład wyłączone, tak? Oprogramowanie ci zmieniło tak, że jest wyłączone. Tutaj można oczywiście też tą sztuczną inteligencję włączyć albo wyłączyć, nie ma problemu. Jest ogromna bateria, ponad 4000 mAh, która jest fajna, ale nie to jest najfajniejsze. Do tej pory w Huawei, jak nie mieliście bezprzewodowego ładowania. Tutaj jest bezprzewodowe ładowanie, wreszcie. Kurde, jest, to ładowarka, jest ładowarka, jest trochę więcej niż Huawei, zaraz do tego przejdę. Jest ładowanie ładowarką 40-amperową. W związku z tym to jest po prostu, jest błyskawiczne. Po podłączeniu właściwie widać, jak ta bateria przybywa. A próbowałeś tak, ile się ładuje do pełna? Nie próbowałem, bo nie byłem w stanie rozładować do... Jeszcze go zupełnie w tym. Ładowałem go rzeczywiście i to zajęło niecałą godzinę ładowania, ale ładowałem, nie wiem, od 50%. Albo jakoś tak. No to wiesz, to później powiem, to się wolniej ładuje. Powiem przy teście, będzie wiadomo rzeczywiście, ile się ładuje od pustego. Natomiast to, co jest więcej niż u Apple, chociaż Apple oczywiście ma na to patenty, to jest, słuchajcie, ładowanie urządzenia z urządzenia. To potrafi ładować... ładowanie bezprzewodowe jest 15-watowe, bo ja mówiłem o 40-watowej ładowarce przewodowej, natomiast bezprzewodowe jest 15-watowe i też powinno stosunkowo szybko się ładować. Tam są znacznie większe straty niestety przy tym ładowaniu. Natomiast to, co jest rzeczywiście featurem genialnym, jest ładowanie... Prezes Huawei powiedział, że jak Wam się Wasz iPhone, którego macie, rozładuje, to go będziecie mogli od tego podładować. Tak, serio? Tak, od tego będziesz można... przykładał dwa telefony do siebie? Dwa telefony nie, bo to jest głupi pomysł. Natomiast jeżeli ma się na przykład słuchawki, albo jeżeli ma się smartwatcha, to już ładowanie jest bardzo fajne. Fajnie, że feature jest. No słuchaj, no ja pamiętam, pamiętam patent Apple, o którym publikowaliśmy informację, gdzie można było kanapkę zrobić. Taką. Dokładnie, zrobić kanapkę, czyli od laptopa ładować, tablet od tabletu ładować, smartfona od smartfona. To nie jest takie głupie, no natomiast... Jest to fajna rzecz w momencie, kiedy rzeczywiście trzeba. Jest ogromny zestaw czujników. Zostało jeszcze ulepszone bardziej rozpoznawanie twarzy. Chińczycy mówią również, że zabezpieczenia są znacznie lepsze. Tych czujników jest tutaj napakowane, ich nie widać, ale jest ich napakowane po prostu ogromne mnóstwo. Skanowanie twarzy właściwie zajmuje moment, natomiast później nie ma problemu, którą stroną twarzy się akurat patrzy na telefon. Czasem mnie to irytuje, że wcale nie chcę go odblokować, tylko spojrzeć na dużą godzinę. I się okazuje, że jakby nie kliknąć, to on i tak moją gębę widzi i tak jest. Identyczny numer miałem z Xiaomi. Kurde, chciałem przełożyć telefon, pac, odblokował. Pac, to mnie kolejna, poznał. Kolejna rzecz, którą Huawei wprowadził również, to jest ekranowy czytnik odcisku palca. On w zależności od tego, jaką macie tapetę, jaki macie ekran, będzie biały albo czarny. Ja go nie mam w tej chwili włączonego. Natomiast tutaj w tym rejonie działa. Ale tylko w tym miejscu. Tak, tylko w tym miejscu. Pokazuje ci, gdzie, a jak działa. W ogóle próbowałeś szybko, wolno... To znaczy, skutecznie, nieskutecznie. Mam niestety takie wrażenie, że wolę standardowy czytnik Huawei. Wolę go dlatego, że dla mnie działa znacznie szybciej. Koledzy mieli różne zdanie, powiem szczerze, bo odpytywałem i no, u jednych jest ok, u jednych troszeczkę wolniej. W związku z tym działa na pewno, jest to jakiś feature. Ja miałem okazję porozmawiać z menadżerem produktowym
i zapytać go właśnie o ten czytnik odcisku palca i czy rzeczywiście warto. No on powiedział, że tutaj priorytetem jest przede wszystkim zwolnienie tyłu i przodu urządzenia, żeby nie było tego mechanicznego czytnika, że to daje wtedy no jakby bardziej idealny design, tak, że no tylko, że ja bym wolał jednak, żeby to działało doskonale, tak jak do tej pory w Huawei. Natomiast mówię, mam takie wrażenie, to jest wrażenie subiektywne, dlatego że to jest mój, jednak nie działa tak dobrze jak ten zwykły, który mam na przykład w P20 Pro. Działa troszeczkę wolniej. Działa skutecznie, ale jednak troszeczkę czyli wolniej. Jedna. Jest odczuwalny ten lag, mówię, przynajmniej w moim przypadku. No, słuchajcie, no to tutaj akurat jest sporo rzeczy, no różnie się palec przykłada, różnie, ja nie jestem przyzwyczajony również do tego przedniego. Działa, jest w miarę wygodne, ale ja jednak wolę rozwiązanie standardowe. O aparatach powiedziałem, więcej macie oczywiście w artykułach wszelkich, tutaj jest matryca 40-megapikselowa, zdjęcia robi no, obłędne, no ale P20 Pro robi bardzo podobne tak naprawdę. Zdjęcia nocne wychodzą niesamowicie dobrze, robiliśmy i tak naprawdę rzeczywiście wszystkim nam robiło wow, bo, no bo są po prostu dobre. I powiedziałeś ile kosztuje, bo to jakoś chyba... Nie powiedziałem ile kosztuje, kosztuje ponad 4000 niestety. Nie jest to smartfon tani. Przynajmniej na wolnym rynku. Nie wiem jak będzie w ofertach operatorskich, dlatego że o tym jeszcze nikt nie mówił. Nie będzie, no. Także chociaż... niestety lekko nie jest. Natomiast no, była to premiera ogromna. Huawei pokazał również smartwatcha, pokazał również smartbanda w opaskę. Poza tą wersją Pro, która jest wersją jakby dla mnie podstawową, przynajmniej jeżeli chodzi o nowe Mate'y, jest oczywiście jeszcze wersja zwykła, czyli Mate 20 i jest jeszcze wersja, są oczywiście Porsche, o których powiedziałem na początku, jest jeszcze wersja Mate X, która jest Galaxy Note Killerem troszeczkę. Ma ogromny wyświetlacz, to jest okolica 7 cali, słuchajcie. Natomiast smartfona się trzyma w ręce świetnie. Jest stosunkowo lekki jak na tę wielkość, dlatego że no, nie czuje się po prostu suchej wagi, jak się go weźmie w ręce. Ma genialny, olśniewający wyświetlacz. Ma jeszcze do tego rysik, którym sobie można pisać. Ja w tej chwili nie kojarzę niestety ceny, będziecie musieli zerknąć do materiału. Ale rysik masz chowany w telefonie? Tak, rysik jest chowany w telefonie, zdaje się. Wiesz co, o rany. Tak mi się zdaje, wiesz co, w tej chwili już głowy nie dam. No to musicie zobaczyć na zdjęciu. Jestem trochę zakręcony, wybaczcie i po prostu nie pamiętam. Okej, no wiadomo, no za dużo tego trochę było i cię przytłoczyło. No, konferencja trwała bardzo długo, strefa produktowa była otwarta stosunkowo krótko. Ja narobiłem co prawda zdjęć, mówię, nawet nie zdążyłem ich wrzucić. Jeszcze do tego były wywiady. Pytałem, słuchajcie, na przykład o to, w którą stronę Huawei chce pójść dalej z aparatami fotograficznymi, no bo tutaj już nie bardzo jest dalej jakaś robota. Nokia przygotowuje, jak wiecie, w te dodatkowe jakby oczka. Wiemy, że tam ma być 5 oczek z tyłu, co jest przedziwne. Jak w Rosole. Tak. Są kolejne rozwiązania, które jakby jeszcze pochodzą od Oppo, te peryskopowe, które zostały w Asusie zastosowane. Mm-hmm. I pytałem, czy jakby w którą stronę chcą. No, powiem szczerze, że u nich to odpowiedzi powiedział, że chcą robić oczywiście jak najlepsze aparaty, natomiast w którą stronę ta innowacja pójdzie, to nie może im powiedzieć. Podobnie pytałem o ten czytnik odcisku palca w ekranie, właśnie jakby troszeczkę zobligowany do tego pytania tym, że mi się wydaje, że nie działa tak jak powinien. Ale moje pytanie było skierowane głównie w stronę kosztów. Czy to nie zwiększa kosztów produkcji smartfona? On źle zadałem pytanie. On powiedział, że zwiększenie kosztów produkcji jest nieistotne. Ważne, żeby klienci byli zadowoleni. W związku z tym, no tak, no, producent jest innowacyjny, klienci są zadowoleni, bo nie mają mechanicznego czytnika odcisków palca. Jest fajnie. A, przepraszam, jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy. Tutaj jacka oczywiście nie ma. Jest USB-C. W wersji podstawowej jest jack. No wiesz, ale to nie jest nic nowego. No, oni wiem, no ale wkurza mnie to, bo takie gniazdko kosztuje parę centów. No. Tak, tylko że to jest, wiesz co, to jest najwyraźniej w jakiś sposób celowe działanie. No tak, no. Jeszcze jedna rzecz, która mi się tak średnio podoba, to znaczy z jednej mam uczucia ambiwalentne, z jednej strony mi się podoba, z drugiej nie. Tutaj jest slot na nowe karty pamięci. Mhm. Tutaj są karty pamięci NM, które będą na początek na pewno droższe, natomiast będą szybsze. Muszę sobie odkryć. Tutaj standard rzeczywiście obejmuje to, że będzie szybciej. Jest tutaj, tutaj jest w miejscu szufladka na karty.
I to jest jakby kolejna rzecz nowa, która jest, i to jest rzecz nowa właściwie dla całej branży. Dlatego, że te karty, no zobaczymy, jak standard się przyjmie. No. Może być bardzo różnie. No, chcą być ciepłym. Jeżeli chodzi o tego smartwatcha, którego Huawei pokazał, to najciekawszą chyba rzeczą i taką najfajniejszą dla użytkownika jest wydłużenie czasu pracy. Mm-hmm. On potrafi bez GPS-a pracować no, w okolicy 20 dni. Oni tam podają, zdaje się, 22. No to rzeczywiście nie dużo, no. Ze sporadycznym używaniem GPS-a ten czas oczywiście maleje o ponad połowę. Natomiast przy stale użytkowanym GPS-ie tam wychodzi i w tej chwili nie pamiętam, słuchajcie, kilkadziesiąt godzin w tym momencie nie wyleciało. No to całkiem przyzwoicie, trzeba przyznać. W każdym razie rzeczywiście to rokuje dobrze. Nie, znaczy miałem możliwość wzięcia obu wersji do ręki i obejrzenia. To jest niebrzydki zegarek. On nie jest jakiś, nie wiem, wyjątkowo, nie ma jakiegoś wyjątkowego designu. Jest po prostu fajny, duże wrażenie robi w ekran OLEDowy, który tam jest rzeczywiście bardzo ładny i wyraźny. Jeżeli chodzi o guziczki, jest świetnie. Ta standardowa wersja mnie bardzo do ręki pasuje, w związku z tym mógłbym, gdybym oczywiście smartwatcha nosił, ja smartwatcha nie noszę, Adaś nosi. Jeżeli chodzi z kolei o opaskę, no cóż, no opaska jako opaska, tam tu dodali oczywiście dodatkowe tryby software'owe, jest rozróżnienie trybów sposobu pływania na przykład, jest ten trener osobny, który bardzo fajnie Wam będzie prowadził treningi, jeżeli dbacie o zdrowie, jeżeli się zajmujecie dbaniem o kondycję, świetna rzecz. Premiera była olśniewająca przede wszystkim ze względu na ilość urządzeń. Myśmy się naprawdę nie spodziewali, że tyle tego będzie. Wiedzieliśmy oczywiście na pewno o Porsche Design, wiedzieliśmy o Mate 20, Mate 20 Pro. Nie do końca o X-ie, chociaż oczywiście były informacje o X-ie przeciekały, ale to nie było tak do końca pewne, że będzie. Nie wszystkie te device'y były, bo i opaska znaczy, była w przeciekach i zegarek też. Patrz, ja opaskę w takim razie pominąłem jakoś. Zegarek tak. Nie, no ze dwa razy się dosłownie migna, bo w sumie nad tym mało kto się skupia. Znaczy, brak było tej pewności, że one rzeczywiście będą. To masz rację, bo to nigdy nie wiemy, czy to co w przeciekach to rzeczywiście będzie w tym terminie pokazane. Niemniej te urządzenia były. Fajny guziczek maróżowy. A, słuchajcie, ja pokazuję, ja mam wersję zieloną. No nie wiem, czy to widać dobrze. Widać, że zielona. Prosili, żeby na razie może niekoniecznie się chwalić tą wersją zieloną, ale ja już myślę, że i tak wiecie, że na premierze ten kolor został pokazany, także to nie jest tak, że to jest wielka tajemnica. Jest na pewno niebieski, jest na pewno czarny, jest na pewno twilight. Tych kolorów jest więcej, bo i różowy tam był po drodze i jeszcze jakiś inny. Próbowałem Twilighta, ale niestety w samplach dziennikarskich Twilighta nie było, żeby Wam kolorki pokazać. Ten zielony jest stosunkowo ładny, niebieski jest stosunkowo ładny, czarny jest raczej taki lekko matowy i nie widać. One mają tutaj dodatkową taką fakturkę, jej nie widać, ona przypomina troszeczkę karbon. Tak, to jest nadal gładkie. Twierdzą, że rzeczywiście tutaj ta pokrywa tyłu jakby wspomaga. No pewnie się będzie go lepiej trzymać, bo nie jest taki ślisk. Raz, że lepiej trzymać, a dwa, żeby tutaj nie pozostawały odciski palców. I to podobno działa, koledzy mówią, że znacznie lepiej. Ja powiem szczerze, że nie sprawdzałem. Nie jest bardzo wypaprany, ale jest jednak jak wszystkie smartfony troszeczkę wypaprany. I to słuchajcie, chyba wszystko w telegraficznym skrócie. Mógłbym oczywiście gadać jeszcze następną godzinę o tym wszystkim, bo jest tego bardzo już dużo. Chyba, ale to i tak już musimy kończyć, bo i tak pół godziny przejechali. Zapomnieliśmy o wielu premierach. Nie powiedzieliśmy w ogóle o pikselach, ale tu nic dobrego byśmy nie powiedzieli, więc zapomnijmy. Były też nowe Asusy. Kurczę, wiecie co, wrzucę Wam parę linków jeszcze chyba dodatkowych o premierach. Wiecie z co, zajrzyjcie, dlatego że było intensywnie. Nas od cholery było. Nas po prostu nie było. Były wyjazdy, w związku z tym nie było jak po prostu. Wiecie co, ja starałem się na bieżąco o Nokii, żeśmy nie powiedzieli, tak, X7, czy dokładnie. X7.1 Plus. Tak. Kurczę, słuchajcie, zapraszamy do poczytania tego, co jest w linkach. Ja spróbuję wszystkie premiery wymienić na dole w opisie tego filmu, bo wiecie co, było tego tyle, że ja już sam nie pamiętam, co było, o czym pisałem. Staraliśmy się z Jolą tutaj podgonić i wszystko, przynajmniej w telegraficznym skrócie Wam opisywać, także... Ja Wam mogę powiedzieć na koniec jedno. Adaś wie, że ja lubię Huawei, w związku z tym... A ja nie. Adaś nie lubi akurat. Natomiast ja bardzo lubię i mogę Wam powiedzieć z czystym sumieniem, bez jakiegoś takiego durnego bełkotu reklamowego, że to jest w tej chwili najlepsze, najbardziej zaawansowane technicznie urządzenie na rynku i na pewno robiące najlepsze zdjęcia. I w dzień, i w nocy. Tyle.
Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, powiem wam, jak go potestuję troszeczkę, to moment potrwa, dlatego że przetestowanie wszystkich opcji trochę. No będziesz miał co robić. Znaczy, będziesz miał co robić. Słuchajcie, 3P20 Pro, ja po dostaniu sampla zauważyłem pewne niedociągnięcia w softcie. Tutaj nie zauważyłem nic. To jest dopracowane urządzenie. W tej chwili już to, które trzymam w ręce. Bardzo możliwe, że dojdą do... Kurde, nie powiedziałem. Słuchajcie, na razie nie ma, ale ma być po pierwsze skanowanie 3D. Tak? Będzie można sobie miśka zeskanować, model. Tak? Aha, model będzie robił wam. Będzie można ten model zanimować, a później jeszcze będzie można dorobić na podłodze tak, żeby to był, działało jako rozszerzona rzeczywistość. A do drukarki eksport? No nie wiem właśnie. A, słuchajcie, bo to, by był to jest pierwsza rzecz, którą chciałem sprawdzić po przyjeździe. Podpiąć, zeskanować jakiegoś miśka albo jeszcze coś innego. Ale co? Sprawdzić, czy można wydrukować. Chrzanić miśki. Oj, źle powiedziałem. Ale co? Palszeć miśki. Kurczę, łamało mi się, nie wiem, zaczep plastikowy. Skanuję go w 3D, składam jakkolwiek, skanuję. Idę do drukarki 3D, drukuję sobie zapasowy. Ja byłem pewien, że to już jest w oprogramowaniu. Straszliwie się rozczarowałem. Nie, no muszą to pewnie dopracować, wiesz. Jest to dodatkowy feature, co prawda. Pewnie będzie update i wtedy to dadzą. Miałem naprawdę ogromną nadzieję, że to będzie. Nie ma jeszcze, zapowiedzieli, pokazali na ekranie. No dobra, ale jak pokazali, to jest szansa, że w następnym modelu będzie, nie? Ta jest szansa, że w następnym modelu. Akurat zejdzie im przez ten rok, dopracują. Nie, no ja mam szczerą nadzieję, że jednak będzie tutaj. W każdym razie, słuchajcie, polecam. To Honora 8X jako taniutkiego smartfona, który koło Honora Play może leżeć bez wstydu, jest bardzo ładny, fajnie działa. No i to wam też polecam, tylko że pamiętając o tym, że to jednak jest ponad 4000. No dobra, to dla oferty operatorskie przeceny. To dla równowagi ja też muszę coś polecić. To wiecie, za tego Mate'a sobie możecie kupić 3 Galaxy A7 dla całej rodziny i też wszyscy będą zadowoleni, bo robi fajne zdjęcia. Tylko czy warto? Dzisiejszy odcinek sponsorował Huawei i Samsung, bo nas nakarmili. O, dobra. Dali nam jeść, dali nam pić na wycieczki, nas A ty to nawet jeszcze telefon masz, kurde, to i tak jesteś wygrany. Tak, jeszcze. Ale ja za to się świetnie bawiłem, cholera. Ale to Jezu, pozdrawiam ekipę z Mediolanu, pozdrawiam. A ja również pozdrawiam ogromną ekipę, która była rzeczywiście no tak, ale w Londynie. Ja to przynajmniej pamiętam, kto był, ty nie masz szans zapamiętać wszystkich. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, pamiętam wszystkich. Natomiast poza dziennikarzami oczywiście byli partnerzy, były firmy współpracujące, była ogromna ilość obsługi, dziękuję wszystkim za ciężką pracę. Było to bardzo fajne. Kochani, musimy się z wami pożegnać, chociaż mówię, ja mógłbym gadać i gadać, jestem nakręcony. Wczoraj dopiero wróciłem z tego wyjazdu. Wyjazd był krótki, bo raptem dwudniowy, ale było to rzeczywiście coś fajnego, intensywnego i no, tych urządzeń jest dużo i długo się będę zbierał, żeby samemu tak naprawdę poukładać sobie, co ja na temat przede wszystkim tych, których nie mam w tej chwili w ręce myśleć i jak je ogarniać na rynku. A na razie pozdrawiamy was serdecznie, liczymy na to, że będziecie nas oglądali. No i może kolejny tydzień będzie trochę lżejszy. Lubimy lajki, możecie nas lajkować, możecie nas subować oczywiście, jeżeli wam się podoba gadanie dwóch starych pryków. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Cześć. Cześć.